like me to set a room there for you? I co powiecie sobie na takiego ziomeczka? Dodge Charger, zrobiłem go już na drift i sprawdzimy, co on potrafi, czy w ogóle coś potrafi driftować. No mamy tutaj potężny silnik, ogromną moc do wykorzystania w całej gamie obrotów, od niskich do wysokich. Mamy ponad 6 litrów pod maską, napęd na tył oczywiście. Długi ten samochód jest i możemy sobie spróbować nim polatać, podriftować. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Akurat jesteśmy niedaleko strefy driftowej, mojej ulubionej chyba. Zobaczymy, co się uda nim zrobić. Jak słyszeliście, brzmi fantastycznie. O tak, to jest to, czego mi brakowało od wielu odcinków. Moi drodzy, pełno kontroli w tym samochodzie. Teraz zobaczymy, czy jaki maksymalnie kąt uda nam się zrobić. O shit! O shit! To jest to, moi drodzy, to! Ja ten samochód w garażu mam już od dawna, ale nie wiedziałem, że on jest taki kozak. Znaczy wiedziałem, to jest Dodge Charger, kurde, wiedziałem, że on tam będzie wymiatał, no ale... Kurczę, nie spodziewałem się, że aż tak. Spróbujmy nim polatać troszeczkę na drifcie. Jestem ciekawy, co on nam dzisiaj pokaże. O, dalej. Kurde! Troszeczkę mi zabrakło, ale by był bardzo fajny ślizg tutaj, przejście w ten ostry zakręt. Ale jest taki trochę, wiecie co, on nie chce za długo ciągnąć tego driftu, jest bardzo dobry do tego driftu, jest fajny, jest taki... Ja myślę, że on będzie na ciasne zakręty bardzo dobry, do takiego powolnego driftu ma bardzo dużo mocy. Skróciłem mu dodatkowo teraz biegi. Au. I powinien sobie troszeczkę lepiej radzić, drobinkę. One są krótsze, więc powinien szybciej wchodzić na te wyższe obroty. No i gdzie spadaj ty? Ty wiosko jedna, na wiochę spadaj, rzesz. Nie wiem. Kurde. Ach, ten ruch uliczny. To znaczy, można go wyłączyć, dołączając do tam zawodów. Ale no, wtedy nie będziemy mieli tej tu takiej punktacji driftowej. Na tym mi trochę zależy, bo to jest taki mój współczynnik oceniania samochodów driftowych. Ale ja też troszeczkę mam swój taki wyznacznik tego. Po prostu samochodem musi się fajnie latać, no. A ten nie jest fajny do latania. Nie jest taki oporowy, ale jest zdecydowanie dobry i da się nim super podriftować. Można robić nim piękne drifty. To jest w końcu Dodge Charger, kurde. Aż ty, dziadu, pick-upie jeden, no. Stał mi akurat na drodze, nie miałem jak tutaj wykręcić, żeby go ominąć. Kurde, 49 tysięcy, nie najlepiej. No ale wiecie, o co chodzi, da się nim. Dobra, spróbujmy jeszcze drugą stronę. On fajnie brzmi. Fajnie tutaj kopci, kurde. Patrzcie na to. Puszczasz gaz, naprostowuje się idealnie. Piękne to jest.
pięknie. Pięknie, kurde. Operuje się tym gazem. To jest idealny samochód. To jest, kurde, to. Ach, podoba mi się strasznie. Spróbujmy jeszcze jakąś inną strefkę driftową. I tutaj mamy fantastyczne, gładkie, długie zakręty. Nie wiem, jak ten Dodge sobie poradzi. No jak będą mi tak zajeżdżać drogę, to sobie nie poradzi, no. Nie, no damy radę, spokojnie. Dobra, już widzę tam chorągiewkę, gdzieś powiewa z przodu. Jedna, druga, trzecia, uwaga, zmniejszamy prędkość, zredukujemy bieg i Dobra, chyba miałem wcześniej za dużą prędkość, więc tak nie szalejmy z nią. Wow, to jest to. Ach, tutaj trochę za wolno. Ten kąt mi nie wystarczył. No dobrze, leci, kurde. To na początku mi na tym długim zakręcie przeszkodził jeden ziomeczek. Samochodzik. Ale tam jeszcze raz możemy spróbować przecież, nie? Uwaga, uwaga. Aj, tutaj już mu trochę mocy jakby zabrakło. Na czwórce nie dał rady cisnąć. No, te zakręty są tutaj zdecydowanie za długie dla niego. On tu powinien jakoś... Myślę, że do driftu tutaj lepiej by się sprawdził jakiś samochód z mniejszą pojemnością silnika. Mimo wszystko, naprawdę. Bo te takie samochody japońskie, leciutkie, one mają małą pojemność silnika, ale jakoś kurczę są turbo doładowane i potrafią naprawdę rozpierdziel robić na tych driftach. Oh! Za duże korki się tu zrobiły. Ja pierdziel, nigdy się nie da przewidzieć tego ruchu ulicznego zasranego. I pięknie, 100 tysięcy pękło tutaj na drifcie. Najwięcej miałem 122 tysiące, ale tym chargerem naprawdę przy dużej prędkości ciężko jest się utrzymać w takim ślizgu pełnym. Naprawdę nie jest łatwo pod tym względem. Ale mimo to jest bardzo fajny z takich technicznych. On jest, no wiecie, jak można świetnie nim operować i gazem i bardzo fajnie na to reaguje. Jak na przykład czujesz, że troszeczkę ci przesterowuje, puszczasz gaz i on automatycznie się naprostuje tam, gdzie chcesz jechać. To jest świetne. To jest naprawdę bardzo fajny samochód do driftowania. Jeśli ktoś z was chce się pobawić, zapraszam. Poróbcie sobie ciekawe driftowe tuningi do tego auta i naprawdę można nim sobie polatać. Nie jest, od razu mówię, że nie jest łatwo, no ale nie jest to też najtrudniejszy samochód do driftu i zdecydowanie nadaje się do tego, jest świetny, kurde. Trzymajcie się, na razie, pa pa.